World League of Players. Zaraz zgasną światła. Już zaraz zapalenie jest. Jeszcze drugie, trzecie, czwarte, piąte światło i światła zgasły i ruszyli do wyścigu. Dobry start KMA. Bok, bok. O, już pierwsze samochody. Bolidy w ścianie i mamy wirtualne samochody bezpieczeństwa. Nie, no co tam się wydarzyło z tym Haasem i Red Bullem? Naprawdę, no jakiś mocny strzał i mocno ucierpiał Jacob. No i cóż, chyba troszeczkę całe szczęście, muszę przyznać, bo w takiej sytuacji no decydujemy czasami o restarcie. No cóż, widzieliśmy, nie wiem, no dziwnie to wyglądało, tak jakby Hades chyba za dużo gazu dał. Mocno skręcił w Jacoba już na starcie, no i niestety mimo tego, że widać, że Red Bull w kwalifikacjach nie miał szczęścia, no to jeszcze niestety ten pech przekłada nam się tutaj na wyścig główny. No i widzimy, ależ rozwalone skrzydło w bolidzie Red Bulla, no i oczywiście Jacob będzie musiał zjechać. No cóż, całe szczęście. Rzadko to mówię, ale akurat dzisiaj, że ten safety car w tym momencie jest, no to akurat dla całego wyścigu i szczególnie dla Red Bulla to oznacza tylko co najlepsze. No, kończ myślę, że to jest pozycję, ale lepiej stracić pozycję i dojechać do stawki niż jechać. Niż później zjechać. Lub DNF. Lub... Co się stało? Co tu się stało? Jakaś opona tam jechała. Sama opona tam jechała. Czy z kamery podkładowej Lordzika możemy zobaczymy. Wow. Jest stojący luk. Bez koła. Dosłownie bez koła. Trzeba uważać, żeby kogoś nie dotknąć przypadkiem, może się skończyć urwanym skrzydłem i albo inne DNF-em. Adam! Dobrze. Już kierowcy wyjechali na prostą i KM bardzo szeroko. O Jezus Maria, co tam się stało? Oh my god, ależ tam jest tragedia na końcu. Jezus, dawno nie widziałem takiego karambolu. No pięknie znalazł dla siebie miejsce. No i oczywiście te hardy i medy kontra. Na razie oczywiście na przegraną Jacoba. On dopiero gdzieś za jakieś 10 okrążeń no będzie tutaj dochodził do głosu. Na razie widzimy, że walczy. Bartek tutaj przepuścił praktycznie Majka, no doświadczony kierowca. Widzieliśmy, że wiedział, że Mike tutaj na pewno na tych medach będzie się mocno rozpędzał. Troszeczkę inna strategia, dlatego że Mike'a nie widzieliśmy na tym pierwszym zjeździe. No i oczywiście szalony Lordzik, który zaczyna się tutaj już powoli nam rozpędzać. Siódma pozycja w tym momencie dla Alfa Tauri, ale to nie jest koniec. Za chwileczkę Alfa Romeo, szczególnie Kacper, który jest na hardach, no będziemy musiał mocno tutaj się napocić, żeby móc wygrać tą walkę z Lordzikiem. Niedługo to trwało. Już teraz, jak teraz będzie nurkował, nurkuje. Doszło do leciutkiego kontaktu. Żółta flaga. Problemy dziadygi. No naprawdę, z podziwem patrzymy na tego kierowcę, jak on sobie radzi. Też. No troszeczkę poślizgnęło tutaj SK911, ale piękny manewr na McLarenie. No i w tym momencie czwarta pozycja i druga dla Ferrari. No naprawdę coś te Ferrarki w tym tygodniu mają naprawdę mega dużo szczęścia.
Naprawdę tutaj kierowcy zaczynają dowozić punkty. Zobaczymy, czy tak zostanie, taka konfiguracja na koniec. Charlito teraz będzie próbował się odgryzać na SK911. I tak też czyni. Widać, że w międzyczasie Jacob uporał się z SK911. Walczą kierowcy. Do tej walki zaczyna dochodzić KM i teraz ależ błąd SK911. I to oznacza koniec tego wyścigu. Jeszcze tutaj rozwaliłby nadjeżdżającego Kacpra rozwalone przednie skrzydło w Ferrarce numer 2 z przodu. No i na razie oznacza to oczywiście nic innego jak zjazd do boksu. No i cóż, chyba Bartek jako jedyny z tego zespołu zostanie w tej pierwszej dziesiątce. No i teraz Jacob i KM. Zobaczymy za moment, kto z nich okaże się lepszy na prosty. To wyciśnie więcej prędkości swojego bolidu, ale już widać, jaka to jest przewaga prędkości. Wow. I Jacob spin na hardach w pierwszym sektorze. No cóż, Kacper. Niestety Kacper, jak przebicie się z górz stawki. No i zobaczmy, Lil bardzo blisko Barnolda, będzie próbował atakować. Jest lepsze tutaj wyjście z tego zakrętu, z tej szykany. Jest prosta, włączona bateria na AO, na maksa. Oczywiście DRS wykorzystywany w Mercedesie. No i zobaczmy, powinna to być tylko formalność i tak też się dzieje. Do pierwszego sektora i Lil Młody w tym momencie przebija się na siódmą pozycję. No Lordzik po tym błędzie troszeczkę się poskładał, ucieka Kacprowi. Duże pochwały naprawdę dla tego człowieka, który jedzie na końcu w tej chwili na dziewiątej pozycji. Bo mimo tych wszystkich problemów był w stanie się poskładać. Mamy walkę bezpośrednią Williamsa i Alfa Romeo. No i Mico przebija się na piątą pozycję w tym momencie do Lordzika. 4,5 sekundy straty. No i zobaczymy, czy Kacper będzie w stanie się tutaj jakkolwiek jeszcze pokazać, ale nie, ale czy mocne tam wyjście, wyjechał bardzo szeroko. No i zobaczymy, Lordzik i Mico, no tak w bezpośredniej walce widać, że na razie jeszcze Lordzik jest w stanie uciekać, co prawda problemy spore u kierowcy Alfa Tauri. Wow, Mike z Polski, spin tutaj na przedostatnim zakręcie w tym sektorze wyjście i naprawdę ależ tam mocne kłopoty. No ale to oczywiście nie oznacza, że straci możliwość wygrania. No i wpada nam w tym momencie na metę tego wyścigu i możemy to śmiało powiedzieć, Mike z Polski. Proszę Państwa, czwarte Grand Prix. Tutaj tytuł, można powiedzieć, trafia do niego. No i drugi Bartek dojeżdża w tym momencie za plecami 18 sekund. No i w tym zobaczmy Jacoba i Lordzika. No Lordzik tutaj z karami, więc świetny występ Red Bulla dzisiaj. Jacob na trzeciej pozycji. World League of Players.